GKS Dopiewo przyjął na swoim boisku zespół Nielby Wągrowiec. Sytuacja na murawie po pierwszej połowie nie była dobra dla dopiewskiej drużyny. Na chwilę obecną gospodarze niestety przegrywają 2-0. Dopiewo walczyło do końca, jednak mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla gości Nielby Wągrowiec. Jesteśmy zespołem, który powinien się bić o czołowe lokaty tutaj w czwartej lidze. Natomiast kolejny mecz pokazuje, że niestety, ale na ten moment to walczymy o utrzymanie. Musimy usiąść z chłopakami w szatni i porozmawiać na ten temat bardzo poważnie. Zarząd klubu jest jednak dobrej myśli. No, oczekujemy, że zajmiemy miejsce w górnej części tabeli. Walczymy o czołówkę czwartej ligi. I proszę Państwa, Adam Urbański, 3-0 dla drużyny Nielby. Trzymamy kciuki za naszych i pamiętajmy, że siłą zespołu są również kibice. Dlatego zapraszamy na trybuny.